Bo to jest prywatny komisariat, tak? To jest prywatny państwa komisariat, na którym się pracuje, tak? Mogą policjanci przebywać. Dlaczego policjanci mogą przebywać? To jest nasz społeczeństwa komisariat. Ale jak to mam... Ten nikogo tam nie ma. Zaraz ktoś to pana podoba. Ale zaraz. Co państwo robicie? Dlaczego nikogo nie ma, kiedy ja przychodzę, kiedy jest problem? Ja mam w ogóle pytanie. Kim my... Kim ja dla pani w ogóle jestem? Kim ja w ogóle dla pani jestem? Ale to jest wasz prywatny komisariat? To jest prywatny pani komisariat? Komendant. Aha, to jest miejsce pracy dla was, prywatne. Tak? A pan w tej chwili nie zakłóca. Proszę wyjść. Ale co zakłócam? Zakłócam wam pracę, bo tu się pracuje? Tak, proszę pana, tu się pracuje. Tu się pracuje, tak? Jak przychodzą ludzie i proszą o pomoc was, to wy pracujecie w tym czasie. Opuścił to miejsce, wyszedł. Na miejsce dla interesantów i tam będziemy rozmawiać. Proszę. A tutaj nie będziemy rozmawiać? Nie, bo niech pani powie, kim ja dla pani jestem. Kim? Kim jako obywatel Polski? Jestem Polakiem? Kim jestem? Zapraszam pana tutaj na zewnątrz. Zapraszam pana. No dobrze. Tam będziemy ale rozmawiać. Ja rozumiem, a ja chcę tutaj z panią porozmawiać. Tam pani ze mną nie chciała porozmawiać, bo zamknęła pani drzwi. Proszę pana, rozmawiałam z panem, wyszedł. Ale co to jest prywatny... W ogóle proszę się przedstawić mi. Proszę się przedstawić. Nie przedstawiłam się pani w ogóle w poprzednim nagraniu. Kim ja jestem? A nie powinna pani się pierwsza przedstawić najpierw? Niech pani powie, jak, o czym mówi ustawa o policji. Nie powinna się pani przedstawić? Nie powinna. No dobrze, w takim razie ja panią pytam, jak pani się nazywa. Pani godność. Proszę pana, powiedziałam, że pan opuścił domy. A ja panią pytam, jak pani się nazywa, z kim rozmawiam. Tomasz, możesz się ruszyć, bo ja nie jestem sam. Kim my jako obywatele dla was jesteśmy? Powiedzcie mi. Zawiadomienie? Ja się pytam, kiedy oddacie mojego syna? Nie znam pana sprawy. No trudno, koledzy. Pan Siebyła i Sawa pomogli mojej żonie wyciągnąć z mieszkania mojego syna, tak? Pobili mnie, dusili mnie 5 lat temu. Kiedy oddacie mojego syna, pytam? Kiedy? Kim my jako obywatele dla was jesteśmy? Proszę kim pana, wy jesteście? Pan opuścił to miejsce, przyszedł pan tutaj w innej opuścił komisariat. W jakiej nie, sprawie? Przyszedłem tutaj po mojego syna. Jest, tu jest dyżurka. Kim dla państwa jest żona? Kim dla państwa jest moja żona? Pytań, ja nie wiem, o dlaczego? Czym pan do mnie mówi. Bo nie wiem, o czym dlaczego pani mówi? Się nie przedstawi? Nie ma proszę pani takiego pana, obowiązku? Nie podejmuję wobec pana interwencji na ulicy, żebym się panu przedstawiała, tak? Przyszedł a gdzie ja jestem? Przyszedłem. Proszę, żeby pan opuścił to miejsce. O komisariat mam opuścić? Nie, to miejsce, w którym pan się teraz obecnie znajduje. Ale ja odmawiam. Ja odmawiam, żeby opuścić komisariat do czasu, kiedy nie przywieziecie mi syna. Ja nie będę tłumaczyć, co panu rozmawiała. Nie będzie? To kim dla was jesteśmy? Jak państwo nie będziecie z nami rozmawiać, kim ja dla was jestem? Powiedzcie mi, Polakiem? Architektem? Pilotem? Górnikiem jestem dla was? A tam nie mogę z panią porozmawiać, bo tam pani nie ma. Tu jest pani. Proszę opuścić komisariat, tak? Bo tak sobie pani życzy. A ja proszę panią, przywieźcie mi syna, tak jak żeście mi go zabrali 5 lat temu. I co? Ja spełnię pani prośbę, jak pani spełni moją prośbę. Ja nie zabrałam pana syna i nie będę się na ten temat wypowiadać. Jak to nie zabrała pani syna? Pani organizacja zabrała mi syna. Przyjechali do mnie ludzie z napisem policja. A kim pan jest? Niech pan się przedstawi. Niech pan nie narusza mojej nietykalności. Ja pana, tylko proszę pana opuszczenie. To jest pomieszczenie służbowe i proszę to jest pana... prywatne pomieszczenie nie, służbowe, pana, tak? Prywatne. To nie, jest nie, pana prywatne, prywatne pan, pomieszczenie. Niech pan stanie, jest zakaz. Proszę pan, jaki pan zakaz? Pan opuści, jaki dobrze? Zakaz? Ale pan opuści, to jest komisariat naprawdę. Prywatny? Nie. Komendanta? Nie, ale proszę pana... To jest ale... prywatny pan opuści, prywatny komisariat? Pan opuści to pomieszczenie, dobrze? To jest prywatny komisariat? Pan opuści to pomieszczenie, dobrze? Prywatne. Ale niech pan naprawdę opuści to pomieszczenie. Tutaj i z panem porozmawiamy. To jest pokój dla petentów, porozmawiamy z panem. Ale o czym chcecie ze mną rozmawiać? Ja chcę z wam zadać opuści. Pytanie. Dobrze, porozmawiamy tam, dobrze? Kim ja dla was jestem? Bo, dlaczego pan mnie dotyka? Ale ja pana nie dotykam. Dlaczego pan mnie przepycha? Pan opuścił ten bo co pan mi zrobi wtedy? Nic nie będzie zrobię. Pan mnie bił? Proszę pana. Mordował i dusił tak jak pana koledzy? Proszę pana. Śmieszne? Ja nie będę. Co pani robi? Ja nie będę. Co pani robi? Co pani robi? Wyjdźcie z tego pomieszczenia, dobrze? Ukradliście mi telefon. Dobrze.